Temu byłem. Też jest bar. Miałem tutaj pokój mieć, ale taniej było. Tutaj będzie taniej w tym. Taniej w tym Ameryce tej całej. Patrz, takie motorynki teraz. Takie motorynki, takie taksówki kurde są. Znaczy nie, to nie jest taksówka. Zajebisty ten. Klima w środku jest, ale jaja. Ja to nagrywałem rok temu, to muszę znowu nagrywać, bo wszystko mi się zmazało. Patrzcie, przystanek jak w Polsce. Eso fue una parada de guava, pero funciona o no? Funciona todavía? Acá no vamos a la tomar. No sé, esa parada no funciona. Picuba. Empresa apícola cubana. Es la cosa de... Apícola es cerca con las aves. Abejas. Yo no me he encontrado aquí, ya le vuelvo a dejar. Oye, ¿qué? ¿Qué? Ay, Dios. Antes está en más hotel. Uważenie, stajanie się kupuje. 4K 60 FPS, nie można nie mieć. Ale tak naprawdę wszystkie mogą nie mieć. No, czarne, drugie też mogą mieć. Nie wiem, nawet gdzie to jest. Serio. Restauracja, w której mają tylko jedno danie, takie komunistyczne. Jedno danie. Jedno danie jest tylko komunistyczne. A? Prawda, to jest jeden solo uno. Jedno danie, tak typowy komunizm, tak? Stołówka w hotelu, jedno danie, tylko tu jest bar, spytam się czy... Amo? Voy a ver? Si. Hay que preguntar a él, o qué? Nie, bo żeby piwa jakieś było zakupione. Polski brok. Po schodach. Dzisiaj to jest najbardziej chyba gorący dzień, od kiedy jestem w Kanadzie. Kurde ludzie, ja dziękuję losowi, że mam mieć klimę, bo to ta klima nie jest taka prawdziwa klima, no działa, ale to nie jest tam, że schładza pokój, ale kurde ludzie, bez tego pierwa co można odwiedzić. Tak jak pierwszy dzień, myślę, że ja zdechnę. To jest nieprzyzwyczajenie się. Człowiek przyzwyczaj, da się, tylko trzeba się przyzwyczaić. Polskie piwo zakupione, tak? Woda zmrożona, prosimy poprosić, czy mogą nam zmrozić wodę wczoraj. Takie są kurze. Ale ludzie są... Serio?
po mięso. Zaczyna padać. Po mięso. Mieliśmy iść do restauracji, coś zjeść. No jak zaczyna padać. Ja... Robili quizás como 20 minutos, pero ya, ya comienza ya. Zaczyna padać, no nie widać, że aż aż tak mocno, ale... To bym co, na piechotę, no nie wiem, co ja na piechotę, żeby się zmoknąć. No nic, no człowiek robi się wygodny, tak? No to co, przestało padać, to co, można iść, czy nie? Zwykle światło na Kubie ledwo co działa. Dobrze działa. W tym roku nie ma tych. Jeszcze nie miałem problemów z prądem. No proszę, jakąś kasę wziąć, czekajcie. Chyba z dwójkę jeszcze wezmę, 2000. Czekajcie. Ale jednak to jest Kuba, co? Worek pieniędzy, kurde. Worek pieniędzy, cholera. Muszę przyznać, dali trochę więcej papieru, dopiero co ręką mokrą znam, więc to jest jakiś papier, który wcześniej był, znaczy który mieliśmy, a tu dali papier ekstra, no słuchajcie, dzisiaj zaszaleli z tym papierem. Nie, byliśmy na zawarzec. No to wyczyścili pokój, tak? Widzieliście Polskę na Kubie? Pokażę wam jeszcze. Mastermind Polskę na Kubie. Brok, piwo Brok, polskie piwo Brok. Brok, made in Poland. Czyli pijemy polskie piwo na Kubie, wasze zdrowie. Zimne, bo dopiero co... Czy ja się mogę wreszcie wysłowić? Zimne, bo dopiero co kupione. Bo za godzinę będzie ciepło. Kupiłem 4. Tu w barze mają jeszcze zostały 3 broki, a resztę mają jakieś belgijskie. Polskie piwo na Kubie, Brok. Powinni zapłacić, ale nie płacą. Mieliśmy dopiero co wychodzić, kurde, i znowu to się rozpadało. No nie, no to bez sensu. W deszczu chodzić. No ja mam tylko jedyny buty. Jak mi te przemokną, to kurde, buty do wrzucenia. No nie do wrzucenia, ale wiecie, jak to buty, jak raz przemokną, to już syf jest, no. Cholera jasna. No nic jest. Chynku wyjeżdżaj się nie da. No nic, no. Kurde. Jest Elina de Cuba. Ale jednak, wiecie co? Te kubańskie, takie komunistyczne klimaty jednak mają swój urok, no. Klima dalej działa, czyli klima otwarta. Kanapki, to ludzie, kanapki są takie świeże, jak mogę powiedzieć. Bo jeszcze co wychodzi, jest dość zimne, więc takie bezpośrednio lodówka, nie? Ale no mówię, no też te kanapki trzeba będzie wreszcie zjeść, nie? Ale to jest, wiesz, ten styl. Jak się nie ma lodówki na Kubie, to się kombinuje. Do klimy się wsadza kanapki i mamy lodówkę. No. Jakby co, można zawsze też piwo dać, wodę i jakoś to będzie schłodzone, tak? Kuba. Canada. Się wyłuszcza. No dobra, idziemy, ryzykujemy. Hmm?
Cię sprzedają to mieszkanie. Trzeba by trochę tutaj porobić, ale ty, to jest naprawdę projekt. Zajebisty projekt to jest tutaj. Zrobić takie mieszkanie. Prawie w samym centrum. No w samym centrum właściwie. Te same momenty. Hotel Plaza, tu byliśmy wcześniej. Stacja. Oj, biedna. Tu sprzedają jakieś te... Gra. Wenen, alkohol, no. Guarapo. Guarapo. Otra cosa. Miejski autobus. Taki to autobus jest. No dobra, zaczyna padać. Trzeba się streszczać. Typowo polska ulica z tym drzewami. Typowa Polska. Gdybym nie wiedział, że to jest Kuba, to bym myślał, że to jest na Polsce. Znaczy na Polsce. Bym myślał, że to jest Polska, nie? O kurczę, Kuba. Kurczę, ale szybko czas leci. Czas ucieka. Cieku, głupoty gadam. Dopiero 5 dni jestem na Kubie, jeszcze mi zostały 23. No, czas ucieka, no czas ucieka, ale każdy dzień jest zajebisty, ludziska. Każdy dzień jest fucking zajebisty. Znowu zaczyna padać, ja pierdolę. O kurwa, się rozpadało. Popatrzcie, jaka tam, jaki... Jaka tropikalna restauracja. Normalnie na zewnątrz, ale w środku. Zajebisz się. Tam są te tory. Zajebiste miejsce, uwielbiam takie. Tropikalna restauracja, no. Ja, no rejas. Kupiłem jak ten sok smakuje. Frum z Ekwadoru, to jest cytrynowy, ja akurat cytrynowych nie lubię, ale ja tego nie piję. Es lo mismo que tu limón, refresco de limón cubano. No tiene gas. Ah, sí, ok, no tiene gas, pero por aparte del gas, ¿no? Voy a volar. Está que tronco y pinche. Está ahí kolejka przejeżdża. To chyba towarowa jest, nie? Czy z bydłem, z ludźmi. Takie same lokomotywy. To naprawdę zaczęło padać. No mówię, uwielbiam takie miejsca, tropikalne parki. Łapeczki są, żeby to usiąść. Tropikalny deszcz pada. Restauracja ma tam kilka stołów, tak? Nikogo nie ma, bo tutaj ja zawsze jak tu przychodziłem, nigdy nikogo nie było. Zawsze pusta restauracja. Czyli typowy komunizm.
ale jest tak zajebiście. Tiger w swoim środowisku, tropikalny. Czuję się jakbym był w Indiach, a nie kurde. Krewetki. To jest kamaron de que? Enchilado. Enchilado? Que es enchilado? Con salsa de tomate se llama. Ah, krewetki z sosem pomidorowym jakimś. To już podzielenie już, żeby każdy trochę coś swoje, to podzieliłem się krewetkami, dostałem rybę i dwa piwa. Nie no, chodzi żeby kupić dwa dania i po pół gdzieś, nie? To jest ryba. Myślę, że to jest świnia, to jest ryba. No dobra. To jest zajebiste jedzenie, teraz pamiętam było. I nie wiem o co chodzi. Cały czas jakieś kolejki przechodzą tędy, ale to są same te lokomotywy. To jest jakaś przecznica, że wymieniają się czy towarem, czy czymś. Że inna lokomotywa bierze inny towar, wymieniają się wagonami i tak jak tu co chwila, dosłownie to jest co 15 minut są te dzwonki, że oni się wymieniają wagonami, tak? I tak jak tam też cały czas wymieniają się wagonami. Patrzę, przez półtorej godziny padało. Wszystko wsiąkło. Patrzcie, to jest tropi, że wszystko wsiąka. I patrzcie, znowu są suche te chodniki. Wszystko wsiąkło. Taki to jest tropik tutaj. Deszcz tropikalny. 4000 za jedzenie. Dobra. Sprawdzamy i płacimy i spadamy tam. Teraz sobie kubie. Thank you.
Polskie kafelki, chodnik polski. Wszystko jakieś wypalone, spalone, nie wiem, czy jest słońce, czy to... To naprawdę coś się jarało. Pojechał kuń. Samagłej 360 naokoło. Naokoło. Nie, nie ludzie, mnie to wkurwia, kurwa, nie patrz na mnie, no, znaczy się na mnie patrz, no. Nie będę negatywny, tak? Bądźmy pozytywni, wakaty są, nie możemy nie mówić. Pero hoy no, hoy no. Comienza a llover. No, me gustó la cosa de la bicicleta. Dobra, zaraz to wyłączę, bo znowu na policji mnie opierdolą, że kurwa nie mogę nagrywać, no. Ludzie, tak na szybko, dam wam mój mały punkt, co myślę o filmach, jakieś te X-Meny, nie X-Meny. Czytałem wcześniej, znaczy ja byłem młodszy, nie? Komiksy, tak? Co zawsze mnie wkurwiało, ten profesor X miał brata, kurwa, tego Magneto czy coś tam, nie? Ja już nie wiem, czy to brat jego, czy coś tam. Ludzie, czy tam jakiś inni. Ludzie, którzy chcieli zgładzić świat, tak? I kurwa, te skurwysyny X-Meny zawsze dają im życie, bo my nie możemy zabijać. Ale przez to, że nie zabiłeś tej kurwy, tego Magneto czy jakiegoś innego chuja, znowu jak on się obudzi, znowu kurwa jakiś problem jest z fakiem, bo znowu wiadomo, w komiksach zawsze jest problem, że zawsze ten skurwysyn się znowu obudzi. I potem kurwa znowu miliony ludzi giją, więc ty chuju za to, że ty kurwa nie zabiłeś tej kurwy Magneta, za to, że nie zabiłeś go, ty kurwa jesteś winny 20 milionów ludzi, których kurwa zginęło. Więc kurwa zabij go raz, a nie, że nie, my nie możemy zabijać, więc to samo jak Hitlera kurwa. Bierzemy Hitlera, nie zabijamy go, bo to jest człowiek, nie można zabijać, a Hitler potem się budzi, w domu zabija 20 milionów ludzi kurwa, nie? I kurwa, ty jest, więc tak samo, te chuje, kurwa, X-Meny są tak samo, kurwa, winni,
kurwa 20 milionów ludzi, które potem zginęło, 20 milionów ludzi, które zginęło, dlatego, że nie zabiłeś tej kurwy, tego Magneto, czy tam tego innego chuja, który kurwa był w tym fucking komiksie zasranym, no. A dlaczego mówię to? Bo akurat film leciał X-Men i ja kurwa, ludzie mnie pierdolą, dostanę, dostaję za ten taki, za ten politically correct, że kurwa, X-Meny są kurwa, tego nie mogą zabijać, kurwa, tak? A Magneto zabija 20 milionów ludzi, jego nie zabijemy, bo nie można, a on potem się budzi, on zabije następne 20 milionów. Więc ty jesteś kurwa tak samo winny 20 milionów ludzi, bo ty nie zabijesz tej kurwy, która zabija kurwy, która zabija ludzi. Więc ty jesteś kurwą, bo ty nie zabijesz kurwy, która kurwa zabija 20 milionów ludzi. Więc ty jesteś tą kurwą, bo nie miałeś kurwa jaj, żeby zabić tej kurwy. Fuck, ja nienawidzę takich filmów, no. Kurwa, wiem, że to jest science fiction, ale mnie to wkurwia, kurwa. Błąd z jajami. Ktoś cię wkurwia. Nie, ktoś mnie wkurwia. Wierz mi, jeżeli ktoś grozi mojej mamie, czy mojej rodzinie, czy coś, ja mam kurwa, nie, powiedzmy, ktoś grozi mojej mamie, czy mojej rodzinie i ktoś zabija członka mojej rodziny, wierz mi, ja kurwa idę zapierdolić tego skurwysyna i pójdę siedzieć. Nie zostawię tego chuja w życiu. Pójdę siedzieć, kurwa. Zapierdolę, zabiję, kurwa, no. Kurwa, ludzie, no fuck, no, no ludzie, rozumiecie mnie czy nie? No kurwa, come on. Pierdolę, no kurwa mać, no. Woda. Cieknę. Cieknę z zewnątrz. Ja tu wszystko patrzę, to jest naprawdę wszystko, ja pierdolę. Aviacja napierdala. Aviacja pierwsza w okno, a tu rzecz tu kurwa nie ma dymu. Wszystko jest otwarte powietrze, no. Dobra, teraz en serio. Mira, se cae como cantidad, ¿eh? Doszło mi do... To w torbie pierdoliło się całe ubrania mokre, bo mi się w torbie pierdoliło. Ja pierdolę. Dobrze jeszcze klima działa. Mira cómo hago esta por puerta de gente. Esto es kurde zwarcie. Wszystko idzie na ten prąd. To jest całe fucking łóżko mokre. Słuchajcie, popcham to łóżko trochę bardziej tu. Wszędzie patrzę, to jest fucking, to jest litry wody, które już idą. Wow. Mamy kurwa basen, tak? Basen tu. Basen. Pompa w basenie tu. Chyba zawis kopyt, no? Pompa w lasanie. Chyba całe jezioro tutaj. Całe fucking jezioro. Wszystko jest zalane, wszystko jest zalane. Wszystko jest woda. Wszystko jest fucking woda. Ale już trochę mniej.
Ja Mira przeparam w pokoju. Nie wszystko. Kurde, no dobra, w zasadzie to skóra. Urok na tubie, po prostu. Następny dzień, następny noc. Resztki wody z wczoraj. Wszystko zalane. Dobra. Hice toda la producción, cortar cosas, todo. Eso fue el punto de hacer, tú sabes preparar la cerveza. Seguro mañana vamos a tener un compendio por acá, pero jakąś papryką, gdzie ja tym sosem. Ocho, bo parece estar en el momento ideal para luchar con garantías de éxito por estrenar su casillero de Grand Slams. Le sigue con Filo a las 9:15 y para las 9:30 ya estará lista en la telenovela brasileña Nuevo Sol con el capítulo 10. Yo no contra tu muchacho trabajo porque me gusta trabajar. En tanto tengas a Dios nadie me saca de este mal. Teraz bardziej widać, jak to jest. Ale idziemy kupić bilety. Jeszcze raz zobaczymy, czy bilety działają. Żeby do Matanzas pojechać.
czekam, żeby wejść tutaj, zamówić bilet. Nie wiadomo, czy będzie... Nie wiadomo, czy będzie... Czy jest zasięg, konekcja. No dobra, zobaczymy. Ale upały to są, łodziska. Jakieś piwo trzeba będzie kupić, ale zaczekam, aż będziemy rezerwowali. Kiedyś tej telewizji mieli, już nie ma. Przeciwko embargo amerykańskim, że Kuba mówi mnie, że to jest nie fair, no i mają rację. Znaczy ja tam się w politykę nie mieszam, ludzie, dobra, ale to jest przeciwko embargo amerykańskim, amerykańskiemu embargo. Tak na Kubie Gostek wyszedł, powiedział, że za chwilę wróci. Znaczy nie, to nie ma jak za komuny. Wyszedł, powiedział, za chwilę wrócę, a to za chwilę to może być 5 minut, pół godziny, czyli dalej czekamy, czy można rezerwację robić, bo nawet nie wiem, czy to internet, czy jest konekcja, czy oni są podłączeni, nie wiem, od czego zależy, więc dalej czekamy. Mam bilet, ale niestety nie na tyle, co chcieliśmy pojechać w czwartek rano, wrócić we wtorek rano. Niestety wyjeżdżamy w sobotę, cały dzień w podróży, sobota wieczorem jesteśmy, cała niedziela. Poniedziałek wieczór wyjeżdżamy, wtorek tu z powrotem jesteśmy, więc tak trochę ukrócone dwa dni, no. Ale przynajmniej sobie chcieliśmy na piwo. W tym roku nie ma problemu z piwem, Jak tak by popatrzeć na zewnątrz, tak by w Polsce był. Typowo polski płot. Komunistyczny budynek. W Polsce nie ma tak gorąco, chyba. Jest taki ukrop, że się nie chce wychodzić z tym. Jak już się siedzi, to się siedzi. Teraz trzeba wyjść na słońce, gdzie jest 41 stopni. 34, ale czuć 41. Teraz nie jedziemy elektrycznym, tylko para sí.